No i witamy dzisiaj przy okazji Wielkiego Piątku. Troszkę się taktyka zmieniła latania gołębi, przynajmniej samic. Ostatnie dni, jak rano wypuszczałem na tą obiegówkę, to no, po prostu praktycznie zaraz po wypuszczeniu były ataki. Tutaj co chwilę samica, samiec, czasami w parze atakowały mi to stado, więc dzisiaj samice po wypuszczeniu zaraz dały dyla. Pół godziny ich nie było, przyleciały gdzieś właśnie po pół godziny i na pełnym gazie do gołębnika. Dostały ostatnie dwa dni te krople hirna, bo siedzą sobie już tutaj, bo jest zrobiona obiegówka od środy, od wtorku. Miały wyczyszczone nosy kroplami, akurat sasem i samce i samice. W tym roku jest stawiany kijek z workiem, czyli flaga, nie po to, żeby je tu płoszyć z dachu, tylko po to, żeby był to dla nich z daleka widoczny, wyraźny sygnał, że koniec latania, w jakimś tam czasie flagę zdejmuje. Samicom zdjąłem po 20 minutach, bo tak mniej więcej latały, no ale ich i tak nie było, więc no ale przyszły zaraz po przylocie prosto do gołębnika. Starsze gołębie to praktycznie na pełnym gazie przez wlot od razu z lotu wbijają do gołębnika, bo się tego jastrzębia gdzieś tam boją. Te młodsze trochę sobie gdzieś tam brykają. W końcu pogoda ładna, trochę się zrobiło cieplej. Straty też są. No, jednego z kolegów LGBT zjadło. Nie ma od wczoraj, więc sądzę, że to właśnie był on. I też w sumie mało co je widać. I też w sumie dobrze, bo się skończy problem, że sam jest u samic i tak dalej. Natomiast tutaj pierwsze dwa dni był szok, jako że też gdzieś tutaj w którejś parze nie było partnera. To żeby przy tym obiegu młode nie traciły, są już wyrzucone na podłogę, tutaj została jedna półka tam i te takie ciutkie mniejsze, ale gdzieś za dwa dni je też wrzucę na podłogę. Tutaj one teraz siedzą zbite, ale tak to ładnie sobie tu przychodzą też do korytka, żebrają, dostają jeść, więc jest ok. Myślę, że tutaj się to jak najbardziej sprawdza. Ruszt zainstalowany, tu gdzie jest sprzątnięte, tutaj też zostały takie młode, mniejsze samiczki, jedna szpaczka gdzieś tu odbija, przychodzi sobie po oblocie jeszcze później niż reszta. Tutaj też to co mogło, to jest wyrzucone dzisiaj na podłogę, zrobiłem tutaj im tą deseczkę, słomę, no i samice tutaj się muszą przyzwyczaić, bo tutaj to jest zrobione dzisiaj. Natomiast no młódeczki, myślę, że są niczego sobie. I tutaj też warto w wolnej chwili poszukać sobie filmów ostatnich dwóch, trzech w zasadzie filmów Marka Trzaski. Myślę, że chłop, czy go ktoś lubi, czy go ktoś nie lubi, mimo wszystko to co mówi, to bardzo mądrze tam mówi, więc to jest bardzo ciekawy temat właśnie a propos młodych, że jak są dobrze odchowane i wyrośnięte, to mają tutaj ładnie pozarastane przy dzióbkach, już tak jak są do odsadzania, wiadomo, i tak dalej, o kośćcu i takich historiach. Myślę, że chłop ma wiele racji. O, tutaj się bąki zbiły w kubkę, może nikogo nie zadepczą. Są większe, mniejsze, różne, generalnie sobie tutaj dają radę, boją się trochę, ale to nic, karma jest, woda jest, wszystko jak należy. Także w zasadzie dzisiaj to tylko tyle. Naprawdę polecam sobie ten film odsłuchać w zasadzie, bo to bardziej jest do odsłuchania niż do oglądania. Ale posłuchać, odsłuchać i
i jakieś wnioski sobie wyciągnąć. Samce trochę bardziej leniwo sobie latają, ale samce nie miały dawanych kropli, bo samce większość czasu były, wczoraj też wieczorem dość późno, trochę praca, wiadomo, kościółek, Wielki Czwartek, więc po południu nie było oblotu, więc samce siedziały całą noc z tymi młodzieżkami, karmią je sobie tutaj, samice trochę odpoczęły, były wykąpane. No i co, no, trenerka trenuje, myślę, że jeszcze coś zje przed spisami, więc tam pewnie gdzieś, a no i czarnego pstrego buchnęła w któryś dzień wcześniej, nawet się nie jorgnąłem, że go brakuje, jakoś tak to wyszło, że dopiero się kapnąłem gdzieś po 3 dniach, czyli 2 samce na minusie, więc już jest na spisie 55, tak jak przypuszczałem, no myślę, że jeszcze może coś gdzieś, o, szpaczka się znalazła, coś gdzieś myślę, że jeszcze może niestety skończyć jako śniadanie, ale no cóż, taka kolej rzeczy, to co zostanie musi się wylatać i pracować. Także to tyle i z tego miejsca jeszcze raz zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Mokrego dyngusa, ale przede wszystkim spokoju trochę i radości. Pozdrawiam.